Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, króciutki news z War Thundera jeszcze, który miałem zrobić jakiś czas temu. Mianowicie, być może ktoś z was jest zainteresowany, co się tam dzieje i chciałby sobie sprawdzić, no więc skoro gra jest za darmo, to wypada zaktualizować. Gadziny, trzeba przyznać, że ciągle starają się dodawać jakieś nowe efekty. Ostatnio mówiłem wam o tych efektach nieba. Szczerze mówiąc, w momencie, kiedy zaktualizowałem grę i zagrałem, nie wyglądało to zbyt imponująco, ale być może na innej mapie albo przy innym niebie wyglądałoby dużo lepiej. W każdym razie o opinię raczej wypadałoby zapytać ludzi, którzy grają, bo to oni są w stanie stwierdzić, na ile poprawa im się podoba i na ile jest widoczna poprawa grafiki. Na pewno zmieniły się dźwięki, efekty strzałów w samolotach, no ale teraz wzięli się za siły naziemne, jednostki naziemne. Mamy więc tutaj na tym krótkim filmiku pokazane, to jakiś GIF jest chyba, pokazane jak to teraz wygląda, czyli takie efekty zarówno dymu, jak i efekt świetlny jest. Wygląda to całkiem przyzwoicie moim zdaniem. Ciekawy jestem, na ile przysłania widok, bo pewnie przysłania na jakiś czas. No, wygląda ciekawie. Dodatkowo jeszcze tutaj pokazane jest, proszę bardzo, jednostki nawodne. Szczerze mówiąc, żeby to ocenić, no to musiałbym wiedzieć, jak wyglądało poprzednio. Szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś takiego suwaczka i żeby sprawdzić ta sama sytuacja, jak poprzednio wyglądała. Dodatkowo jeszcze, co mnie bardzo zdziwiło, w nadchodzącej pokaźnej aktualizacji wprowadzimy gąsienice pojazdów pancernych odwzorowane zgodnie z zasadami fizyki. Takie gąsienice jako pierwsze pojawią się na kilku najpopularniejszych pojazdach naziemnych z różnych er, ale w przyszłości przerobione zostaną wszystkie gąsienicowe pojazdy. Czyli prawdopodobnie jakaś pierwsza partia pojazdów będzie no testowa, tak? I zobaczą, jak to wpłynie na wydajność, jak to przyjmą gracze. I wtedy wprowadzą we wszystkim. Szczerze mówiąc, dlatego mówię, że zdziwił mnie ten news. Byłem przekonany, że gąsienice w War Thunderze działają bardzo poprawnie. Tutaj mamy starą wersję, a tutaj mamy nową. I jak tak patrzę, to bez kitu dałbym sobie rękę uciąć, że te gąsienice, tak jak w wersji nowej tutaj są przedstawione, to po prostu działały cały czas. Nie wiem dlaczego, tak mi się wydaje po prostu. Co prawda to zrzucenie gąsienicy tutaj, to rzeczywiście nowość pewnie, natomiast to, że one się obracały i że wyglądały tak dosyć ładnie, tak jak tutaj, to wydaje mi się, że to cały czas było. No nie wiem. Zawsze gąsienice, zresztą gąsienice należą do całego modelu, także to, jak wiecie, zawsze mi się w War Thunderze podobało i wydawało mi się, że jest po prostu idealnie zrobione. Kolejna rzecz natomiast już jest bardzo fajna. Szkoda, że tak późno wprowadzają, mianowicie, jak widzicie, będzie więcej elementów na ziemi, które będą zostawały prawdopodobnie po jakichś strzałach. Włączone efekty biomów. Zobaczcie, że tutaj, jak suwaczek przełożę, to jest taka mapka dosyć sterylna, powiedziałbym. Jak zrobię nowy efekt, to widać, że na ziemi znajdują się no, jakieś deski w tym przypadku, jakieś fragmenty drewna ze stropów prawdopodobnie tego mieszkania. Zresztą tutaj widać częściowo i to mi się bardzo podoba. I to jest taki pierwszy kroczek prawdopodobnie do jakiejś większej zmiany w grafice w War Thunderze, bo te zmiany w końcu muszą nadejść, czyli oni w końcu muszą przerobić budynki w grze, które, no, powiedzmy sobie szczerze, jak patrzycie w War Thunderze na scenę gdzieś w mieście i widzicie czołg, który wygląda rewelacyjnie i widzicie jego tło, które wygląda bardzo słabo, no to jest niedobrze, tak? No to coś to traci, coś tracimy przez to. Jeżeli kiedykolwiek uda im się, może nawet nie zbliżyć, ale wydatnie poprawić to, co otacza czołg,
żeby nie wyglądał on tak sztucznie, no to byłoby rewelacyjnie, bo co do modeli, to tam już praktycznie nie ma co robić, są one fantastycznie zrobione. Jedyne, co mogą poprawiać, to jakieś elementy, które znajdują się na tych pojazdach, żeby bardziej naturalnie wyglądały, czyli na przykład te słynne krzaczki, które tam można zaczepić i tak dalej, żeby to wyglądało bardziej naturalnie. Natomiast sam model, wydaje mi się, że no, jest mistrzostwem świata, tak? Sam model w War Thunderze. Czy to, co otacza ten model, czyli teren, kiedykolwiek będzie takiej samej jakości jak model? No, mogę tego już nie doczekać, podejrzewam. Komputery pewnie nie byłyby w stanie czegoś takiego przerobić, zwłaszcza na dużej mapce, zwłaszcza w dużym mieście. Przypominam, że w War Thunderze no, nie mamy takich mapek jak w WoCie, gdzie tam jest 1000 na 1000 metrów, to największa mapa w WoCie ma chyba 3000 na 3000. Tylko mamy mapki także większe, mamy mapki bardzo zabudowane. No i jeżeli chciałoby się tam poprawić grafikę, to ogromna praca przed grafikami i ogromna praca przed procesorem i kartą graficzną w naszym komputerze. No, liczę, że kiedyś się to uda zrobić. No, technika idzie do przodu, procesory coraz mocniejsze i tak dalej, więc wydaje mi się, że no, powinni poprawić roślinność, powinni poprawić wszelkie tekstury może najpierw i dopiero później zmieniać modele. Nie wiem, czy w ogóle jakieś mody są do War Thundera, które na przykład wymieniałyby tekstury. Nie mam pojęcia. Jeżeli kiedykolwiek, wiecie, jakby musiał być teren w mieście przedstawiony? Jeżeli odpalicie sobie na najwyższych ustawieniach grę The Division 2 i zobaczycie, jak tam wygląda miasto, i nie mówię tu raczej o budynkach, tylko o powierzchni ulicy, to jeżeli do takiego, no, żeby model War Thunderowski normalnie wyglądał, naturalnie, to właśnie do czegoś takiego musieliby doprowadzić. Tam to wygląda świetnie. I konkurencji praktycznie brak. Chociaż przyznaję się, że nie widziałem, jak wygląda w Battlefieldzie grafika, bo już dawno w żadnego Battlefielda nie grałem. Być może tam wygląda zbliżenie do The Division, ale ostatnio właśnie nabyłem, bo tam bardzo duża promocja na Epiku chyba jeszcze trwa do 7. Także pamiętajcie, jak kupujecie na Epiku grę, to zawsze macie 40 zł taniej. Taki kupon jest. Kupujecie grę, która kosztuje 60 zł, to zapłacicie 20. Więc to jest naprawdę fajne. No i w The Division klimat, grafiki na poziomie ulicy jest rewelacyjny. Niestety, jak wyżej spojrzymy, to te budynki słabo wyglądają, ale to, co zrobili, powiedzmy, pierwsze piętro, ten poziom ulicy, to jest absolutne mistrzostwo. Chciałbym jakiegoś RPGa właśnie w takiej grafice. Odnośnie War Thundera nie będę wam więcej mówił, możecie sobie sami poprzeglądać dużo nowych pojazdów, jakieś okręty, jak widzicie pojazdy kołowe też wchodzą. Zresztą mam dwie bitwy wam do pokazania. Jedno to właśnie kołowiec, kurczę, także zobaczymy, jeszcze tej bitwy nie widziałem. Postaram się jutro ją chyba nagrać, żeby czasem nie zrobili mi psikusa i nie dali jakiejś aktualizacji, gdzie już nie będę mógł nagrać, ale pan Smigol przysłał chyba kołowca i jeszcze kolega, który już u mnie występował, przysłał chyba jakimś samolotem, także dwie bitwy w najbliższym czasie z War Thundera na pewno będą. W tym samolotowym to już będzie na tej nowej grafice, zobaczycie, jak to wszystko wygląda. A co do kołowca, to myślę, że sam w sobie jest bardzo dużą ciekawostką. Na przykład mnie bardzo ciekawi, na ile dynamiczna będzie gra takim pojazdem, no bo mamy kołowce też w WoCie i chciałbym sobie porównać, jak to będzie wyglądało. Także postaram się pierwszy film, pierwszą bitwę, pewnie tym kołowcem, wrzucić wam już jutro. To tyle, moi drodzy. Żegnam się z wami i do usłyszenia.